No witam, witam serdecznie. Zobaczymy dzisiaj partię Mistrza Świata Borysa Spaskiego zgodnie z teorią tydzień Spaskiego. Taka nowa formuła. Przez tydzień będzie prezentować partię jednego Mistrza Świata. To w ciągu roku pokażemy partię 52 Mistrzów Świata. Dziś Spaski. Jego przeciwnikiem jest zawodnik, co się nazywa Sierro, imię nieznane, El Partia, prawdopodobnie Kubańczyk. Partia grana w Hawanie w 1962 roku. Spaski białe, no i zagrywa sobie tak jak zagrywa, D4, D5. Obrona słowiańska. No i co Spaski przeciwko obronie słowiańskiej? Najspokojniejszy wariant. E3, tu bardzo ważna sprawa, że jak nie postawi skoczka na C3, nie przechodzi wariant merański. Bardzo ostry. Prowadzony w Merano, we włoskiej miejscowości Merano, Meran po polsku, przez Akibę Rubinsteina, genialnego, najlepszego szachistę w historii polskich szachów. Koniec F5. Przeciwnik gra spokojnie, zbudował trójkąt, jak to mówią szkoleniowcy, i proszę, goniec C2. Goniec D6 i biały praktycznie nie ma żadnej przewagi, chociaż jak ktoś będzie skrupulatny, to doliczy, że w centrum ma pół pioneczka więcej. No bo pół, bo pion C też kontroluje centrum, ale pion E jest bardziej centralny niż pion C. H3. Od razu rozwiązuje problem białopolowego gońca i bierze parę gońców. Widzimy, że Spaski wierzył w parę gońców, był jednym z miłośników parę gońców i tu właśnie ma dwa gońce, a przeciwnik jednego. To jest niezrozumiałe posunięcie. Chyba chce dać mata, czeka na roszadę, a Spaski się nie spieszy. Spaski grana oczywiście na roszadę, A5, wieża D1, goniec D6. Tu widzimy, że ten czarnopolowy goniec białych jest nieszczególnie szczęśliwy, ale jak docelowo pion pójdzie na E4, to on się uaktywni. Ale żeby pion poszedł na E4, musi być broniony pion D4. To Spaski, proszę bardzo, broni piona D4. Skoczek BD7 i E4. Wszyscy widzą, że wiszą, grożą widełki na polu E5. Pion pójdzie na E5, napadnie na hetmana i na konisia. Czarny też to widzi, bo to był dobry zawodnik, odszedł. No, napad na gońca. Spaski widzi, że goniec atakowany, go wycofał. I A3 goni hetmana na z góry upatrzoną pozycję. Hetman E7. I teraz proszę bardzo, kombinujemy jak Borys Wasylewicz Spaski. Czas start. Małą kawę w Krynicy, piękna miejscowość, Jaworzyna, Czarny Potok gdzieś w nogach, więc to się, a ten już skończył, ja tu gadam, takie reminiscencje dnia bezpośredniego, pchnął piona na D5 i złapał przyczółek i chwycił wieżą, widzimy, że pionek stoi na białym, a pionek czarny stoi na czarnym i ogranicza i gońca. No, pora zrobić roszadę, bo już 20 posunięcie, a w 20 posunięciach trzeba wykonać roszadę. Kiedyś nawet może jakiś szachista wymyśleć taki przepis, żeby robić roszadę między 10 a 20 posunięciem. Goniec E3. Ten goniec strzela na dwa skrzydła. Pozycja jest taka jaka jest. I tutaj czarne, które mają parę gońców, zamiast spróbować przestawić konika na D4 albo postawić konika na F6, który by wygonił wieżę D5, to otwierają pozycję i otwierają białe pola. No to Spaski co? Od razu stawia gońca, jest bakteryjka,
Wieża strzeli goniec do szaszka, król uciekł spod bakteryjki. Ale z paski wie, że para gońców lubi przestrzeń, więc wymienia. A nawet bierze piona. Piona ma. Piona mam, piona mam. Piona nie dam. No i w zasadzie w tym momencie trzeba uważać tylko, żeby hetman z gońcem nie dali mata na polu H2. Koniś E5. I w tym momencie pozycja jest wygrana. Proszę bardzo, kombinujemy jak Borys Wasylewicz z paski. Śmienita kawa. Wzmacnia nogi, no bo czuję w nogach tę jaworzynę. Podejście straszne. Herbatka. A, czas się skończył i spróbujemy przyjrzeć się, co tu zrobił z paski. No z paski, no co mógł zrobić? Huknął mu puzonem. Napad na dwóch. Nie można się gońcem zasłonić, bo zbije i zrobi podwiązkę. A czarny zakombinował. No to Borys przewidział to i wziął. I proszę bardzo. Wszystkim się zdawało, że bicia w szacha są przymusowe. Ale po biciu hetman mógłby przyjść. Oho. Po biciu hetman mógłby przyjść na F4. Nie tam gdzieś. I tutaj grozi taki szaszek, a jak wieża odejdzie, to szaszek, a jak król odejdzie, to pan Maciuś. Pan Maciuś. W związku z tym z paski poszedł królem na H1. No ale jak policzymy materiał, to za konisia ma wieżę, gońca i pionka. To dużo. A jeszcze wisi koniś. Z paski umiał liczyć figury, przeciwnik nie za bardzo. I proszę o... Zagrał na macika. Łaski nie robi. I wziął jakiegoś nieznaczącego pionka, ale chce dać szaszka. Ty, jak tu da szaszka hetmanem, to będzie pan Maciuś. I odbił gońca. No ale teraz jest przewaga jakości. Przewaga jakości. Słabość ósmej linii u czarnych z paski to widzi. Wchodzi od razu na gońca. Ten na pana Maciusia. Na hetmana. Szach. Oczywiście nie bijemy. Bicie niebezpieczne. To każde dziecko widzi, że bicie niebezpieczne. Tę konstrukcję już znamy. Widzimy tu zawodnik traktował Spaskiego jak małego chłopczyka. Hop. Huknął. Poprawił. Znowu ma jakoś i piona więcej. Wziął konisia i przeciwnik nie chciał kontynuować. Bardzo dobra partia Brysalskiego. Myślę, że się Państwu spodoba.